Dzień dobry, wieczór. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić grę o nazwie Circle Empire. Jest to gra strategiczna, bardzo, bardzo, że tak powiem, prostej strukturze działania. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Możemy sobie na początku jednego z przywódców, tutaj kolejnych można dochowywać za pomocą różnych rzeczy, różne poziomy trudności wybierać przez to. Weźmy sobie takiego pierwszego podstawowego. Zaczynamy grę z 1000 jedzenia z dwoma wieżami. I weźmiemy sobie morze na sam start. Mam tak. Można sobie wziąć łowy na potwory. Można sobie wziąć pełen podbój i można imperialny konflikt. Weźmy sobie nasz taki najprościej pełen podbój. Weźmy sobie na normalnym i na 16 kręgach. Teraz zobaczycie, o co w ogóle chodzi w tej grze. O, jestem w takim oto pierwsze bardzo pięknym, pięknym układzie. Musimy sobie postawić magazyn na początku. Tu warto na początku dawać sporo tych. I jak widzicie, jesteśmy otoczeni jak gdyby takimi kółeczkami po prostu. No Circle Empire w końcu, tak? To sobie zbieramy w zależności co wybierzemy, żeby nasi ludzie zbierali. Mogą mi zbierać albo drewno, albo jedzenie. Tutaj troszeczkę dużo tego jedzenia zbierają, to myślę, żeby tego. I tak, wszystko rozchodzi się o to, że mam przyjąć całą mapę. Tak jak widzicie jest tyle pól, tu mam pokazaną różne, może z żołnierzy robić. Łucznicy są najlepsi moim zdaniem. Tylko tak, łucznicy. Chodźcie tu. Potrzebuję was w zwartym szeregu. To jest coś takiego jak kupa treningowa, to też jest... Nasza postać może zdobywać expa. Zrobię tak, żeby byli bliżej nieco. Oj! I zepsułem w tym momencie, bo kukła treningowa się odnawia i możemy zdobywać expa za każdym razem, kiedy nasz człowiek bije w taką kukłę treningową. Przy okazji to możemy usunąć, bo tu nie ma żadnych rzeczy. Dostaniemy za to 240 drewna. I tak, ile mamy siły? 140, czyli teoretycznie powinniśmy dać sobie radę tutaj. Ale jeszcze bym pozbierał troszeczkę tych łuczników, może jakichś dwóch strażników, no. Oj, więcej ich postawiłem, dużo więcej. A dobra. Możemy zacząć powoli. A tak, tylko tak, ja bym chciał zrobić sobie tak, że ci strażnicy, żeby oni sobie byli tutaj. O właśnie, no i żeby oni jak gdyby się... O właśnie, żebyśmy my strzelali w magów. Healerów akurat tutaj. No i generalnie cała gra opiera się właśnie na tym, żebyśmy przyjmowali takie małe kółeczka, które podejdę. Tutaj widzę, że moi żołnierze tutaj niezbyt sobie poradzili. A! No i w ten sposób właśnie udało nam się przejąć wrogie Imperium. No tu przy okazji już usunę tego. Ile kosztuje stawianie? Sam mur jest akurat drogi. Stawiam sobie robotników tutaj. Oni niech sobie tego. Jak chcemy, żeby robotnicy zbierali wszystko, to wysyłamy ich do tego. Troszeczkę postawimy tych. I akurat nie chcemy, żeby oni nam zbierali z tego, bo to rośnie sobie. To niech oni zbierają tutaj. Dobra. Chodźcie tutaj, moi żołnierze wszyscy. O, widzę, że już jeden dostał level upika. Tu są bardzo słabe potwory, także... Także się udamy. Tutaj potrzebujemy do naszych innych lepszych, potrzebujemy jeszcze złota, a złoto jest tutaj. Jest bez ochrony w ogóle, to szybko sobie przejdziemy. O, pyk. I tutaj bardzo, bardzo prości przeciwnicy są. To są chyba tylko zombie. Oni są wyjątkowo wolni i w sumie nawet damage'u nie biją praktycznie. Także jak widzicie, bardzo proste tutaj było. To sobie teraz przy okazji przejmiemy. Warto mieć wszędzie tych robotników, żeby... No tu nawet więcej ich dam. Tutaj jak to serali... Ile ich tu jest? Robotników? Czterech. Tu mamy ośmiu, to tak... Tego bym wysłał tu. I tego też bym wysłał tutaj. Come on, robotniku. O, ty. Chodź tutaj też. I tak właśnie się gra w Circle Empire. Jaka nasza siła stoi? 260 siły, całkiem nieźle. Możemy sobie, o, możemy sobie zrobić konnych łuczników. Bo mi właśnie ze złoto. Jeszcze troszeczkę i będziemy mogli, dobra. Mamy już.
całkiem fajną armię. Dobra. Możemy wszystko całkiem tego i przejmiemy sobie tutaj to pole. Mają w większości healerów, którzy nie biją zbyt dużo damage'u. No, jak się zabije strzelców, to problem znika jakikolwiek. Powoli na się tutaj ludzie dostają level upy. No, jeszcze troszeczkę. Oj, bo mamy mało żarcia. Trzeba porozstawiać tych dyń tutaj trochę. A ci może, wy się zajmijcie zbieraniem jedzenia. Bo tutaj jest pełno drewna, a nie za dużo jedzenia. Co bandyci? Powiedzmy, że to też usuniemy, od razu z tego jest coś. Ile? O, na przykład do healera, byśmy chcieli 500 golda jeszcze mieć, to będziemy mieć healera, co zrobimy. Czyli zajmę toporami. No a tam jak możecie też zauważyć, taka nasza boczna wieżyczka, wieżyczki tutaj też strzelają do nich. Poczekaj, wy może podejście tutaj, bo wy nie trafiacie w ogóle. Z tego co ja, z tego co to widzę, to za level upika, oj, niestety zginął, no niestety, szkoda. Chodźcie tutaj, żołnierze. Wytrzymali są ci całe, bo to są na wyższym levelu. Potem oni są tacy wytrzymali. Oni są wysoko levelowi. Ej, dobra, mamy więcej złota. Tutaj ile mam? 5 mam chyba chłopa. Tu jest... gdzieś tam silni, to tam na razie spuścimy. Mur tu postawimy i... Na razie tyle. Możemy też budować różne budynki. Oj, bo to już widzę, że rozpoczęli atak. To tak akurat... Dobra, atakujcie po prostu atakujcie. Dobra. Tu jest chyba też kolejna ilość drzewek. Możemy sobie ulepszać różne rzeczy, na przykład, o właśnie, celniejszy strzał. Co to jest? Obrażenia dystansowe łuczników, tak. Większy pancerz i na razie tyle. Bank nam ogólnie respi heist. Jakoś tak mało się zrobiło tych moich ludków tutaj, co jest. Czekaj, co się robi? Tak, i na, jak się kliknie na ten. O. Po prostu zbierajcie sobie cokolwiek. O, tutaj muszę kliknąć. I teraz będą zbierać sobie wszystko. Tu są jakieś dynie. Gdzieś tam też całkiem słabi. Ale bym się troszeczkę wsparł. Tutaj może ta... O właśnie, oni są... Ile ona kosztuje? Nie, to może jednak nie, może. Może co, po prostu zrobimy jeszcze pancerz dla łuczników i co, zrobimy więcej łuczników zwyczajnie. I healerka, o. Jednego killera sobie postawimy. Gdzie są strasznie wolni z tym zbieraniu złota, ale też złoto im się powoli kończy, także no. Nie ma tutaj zbyt wiele rzeczy do robienia. Dobra. Będziemy sobie tutaj. To nasi ludzie są troszeczkę wolni. Weź lecz healer, co? Lecz, powoli troszeczkę. Trzeba by nam się troszeczkę więcej healerów mieć. To jest chyba. A, no właśnie, ten po śmierci. Nakłada taki właśnie efekt lodu. Dobra. To już jest porobione. A, czy mieli chyba łuki w ogóle? Dobra. Możemy sobie tego. Na razie, jako że gramy na normalu, to jest faktycznie dosyć prosto. Im wyższy poziom trudności, tym oczywiście faktycznie trzeba naprawdę myśleć. O, super, no dostał level upa akurat wtedy, kiedy miał umrzeć. Tego trzeba dojechać. No i teraz już powinno być raczej luz powinien być. Bo tutaj oni, co prawda, często nie trafiają, ale jednak ich jest tak dużo, że to nie ma większego znaczenia. Dobra. Tutaj też sobie to jest troszeczkę złota. Banki może by się przydało postawić faktycznie. Bank to jest coś takiego, że on nam pasywnie, o właśnie, pasywnie nam daje, damy sporo żarcie, czyli trzeba skorzystać z tego. Bank nam pasywnie daje złoto. Więc straciłem moich łuczników na koniach. Jak to jest, jak to mapa wygląda? Ci są silni, tylko dlaczego? Aha, to nie są przez ten silnik, przez ten budynek rzekomo taki się silni.
Ale w rzeczywistości tak silnie nie są. Dobra, nie, nie, nie. Bijcie tych, bijcie przeciwników, nie, nie, nie budynek. Budynek na sam koniec. A, budynek respi, tych, dobra. Bo budynek respi. To demon jest tak traktowany często, że jest całkiem silny. W ogóle widzicie, mam wszystko, już wszystkich rzeczy po prostu pełno. O, katapulty. Ej, to jest akurat ciekawe. Mamy jeszcze... Ktoś chyba był jakiś atak gdzieś. Atak, potwory się biją z tamtymi. O, nekromanty, tu jest ludowy łowca. A to akurat nam się nie przyda. Ale możemy sobie jeszcze... żołnierski pancerz ulepszyć, miecze. I możemy też dołączyć się do bitwy. Ale to jest wolne. Katapulta. O, skoro atakują nas. Abranto. Respimy tysiąc łuczników i to po robocie. Pyk. Tu nawet troszeczkę jest rzeczy, ale... My ciągle mamy problem z jedzeniem, mamy mało jedzenia. To sobie, o, troszeczkę z dalsza, rozwalimy to. Płot, żeby wejść sobie fajnie. No i możemy przejąć. Tu już widzę, że tego, całkiem dobrze nam poszła pierwsza misja. I o to w tej grze tak naprawdę chodzi. Są różne tryby. Także to jest najprostszy z nich, a mamy na przykład polowanie na potworów. Także on jest dosyć ciekawy, bo mamy poza faktycznie tymi polami, naszym głównym zleceniem jest zabicie jakiegoś tam bossa głównego. Dobra, wiecie co? Dostawię jednego healerka. I tych łuczników tutaj na respie jeszcze. O, pyk. I zaczynamy zabawę. Tyle tych strzał tu lata, że oni już nawet nie wiedzą co robić, nie? Naprawdę, tyle damage'u wchodzi. To jest wręcz niesamowite. O, przebili się do nas, co jest? Ciekawe. Ale tutaj nic im to nie dało. Na tym już praktycznie będziemy tego. Pierwszy run można zaraz uznać za zakończony. Ty, może się smoka jeszcze na koniec uda zrespić. Smok to jest taki kozak ogólnie. Widzicie, mamy levele też tego i dodatkowe umiejętności danych jednostek. To jest, co to jest? A! To jest fajne ogólnie. Jak mamy jakąś taką jedną silną jednostkę, to możemy sobie dać jej dodatkowe życie. Przez to jak umrze, to po prostu się wskrzesi. I zaraz mamy level upa, to mam nadzieję, że nie zginą. A nawet do nich nie rzucą, nie atakują ich nawet. Oj, proszę bardzo, możesz sobie kupić coś takiego jak dodatkowe życie. Oj, rozwaliłem to naprawdę. Ale dobra, mamy smoczka na koniec. Teraz pokażę, jak potężny jest smok. Sam smok ma wartość siły 1000. Nasza armia ma 2000, czyli ten sam smok teoretycznie powinien rozwalić całą pół mojej armii. Tak, zrobimy sobie tego. To jest... nie tu. A ja tego nie mogę, tylko... A jest, kontrola życia. I proszę bardzo, zrobimy sobie tak. On sobie to atakuje i ma dodatkowego HP. Widzicie ten damage? Smog jest strasznie silną jednostką. Patrzcie, no chociażby ten budynek. Nie, wy przestańcie. Sam smog. Wy. A oni wyszli już, są martwi praktycznie. Ten co? Może wszystkich rozwalać. Tylko ma strasznie dużo expa musiał zdobyć, żeby ewoluować faktycznie. To trzeba przyznać mu. A dobra, niech. Niech se sam poradzi. Ewentualnie oddałem mu jeszcze nekromantę. Tylko szczerze powiem, że tych bym wyrzucił w ogóle. Weźcie się tam. Nie interesujcie tutaj sytuacją. O, no i... I udało chyba nam się wygrać. No. Pięknie, pięknie tego. I o to właśnie chodzi... O, jest, widzę, skarby jeszcze tego dodali. To za zwycięstwa się dostaje jakieś skarby. O, proszę bardzo, mam od razu dokładnie sporo rzeczy. To jest jeden z moich ulubionych ogólnie tych. Jeden z moich ulubionych przywódców. Nie mam czy za jednym robotnikiem, a to jest taki gorszy. Dobra. A więc tak, a to odcinek to było na tyle. Jeśli wam się spodobało, no to napiszcie coś
komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się następnym, no i cześć.